złap kilka z nich. Jak rodzice nas słuchają, to bardzo prosimy się w niedzielę rano pakować o godzinie 9, punktualnie o 10 na dobę. Dokładnie, bardzo serdecznie zapraszam na dzieci, młodzież i dorosłych z tymi przy ulicy Laskowej, tylko przypomnę fanom piłki nożnej, że 13 w sobotę w Wojewódzkim Klubie Sportowym Mazowsze gra kolejne zawody czwartej ligi. A to tak przy okazji. Nasze radio Mazowsze! Ciekawe, takie interesujące dźwięki, nie takie komercyjne, troszeczkę takie inaczej ułożone, dużo w tym powietrze, tak fachowo. Dziękuję bardzo. Tak, widzę właśnie, słyszę nawet. To te słowa już mówi Lipa, on wystąpił o godzinie 19 w najbliższą niedzielę, przypomnę, pożegnanie lata przy ulicy Laskowej, u Wojewódzkiego Ośrodka Sportu, bo niż inne miasto, które zaprasza. Tak rozmawialiśmy o tych różnych twoich takich zapatrzeniach muzycznych, fenomenach muzycznych. A jak tak odejdę od muzyki i zapytam, czy poza muzyką jakieś wielkie hobby? Tak. Nawet właśnie ten obiekt, na którym będziemy grać koncert, jest moim takim hobby, bo ja tam chadzam na koszykówkę. Tak, strasznie lubię grać w koszykówkę i daje mi to dużo energii do życia takiej i ułatwia też poruszanie się na scenie, bo jestem jakby skocznym osobnikiem, lubię do góry, w bok chadzę sobie. Czyli sport. Tak, zdecydowanie. Kiedyś fotografia, no i konia, ale to wszystko teraz jest rzadziej, bo weekendy gram, dużo gram, gdzieś wyjeżdżam i nie mam na to czasu, a poświęciłem się tej muzyce, naprawdę. Kocham to. Jeżeli wyjeżdżasz, to tylko gratulować, bo jak wyjeżdżasz, to zarabiasz pieniądze. Nie trzeba się tam wstydzić. Tak, nie, broń Boże. Jeżeli jest zapotrzebowanie na Bibę, to bardzo prosimy dzwonić. Prosimy, tak, ja tutaj chcę zareklamować Facebooka swojego, może o biba.pl. Zapraszam, wszelkie różne kontakty, tam się na pewno, że tak powiem, odezwę, napiszę, odpiszę. No może nie uściskam, ale jak przyjadę, to na pewno, a nawet pocałuję, bo dziewczyny nie mam, więc mogę. Uwaga dziewczyny, nie ma dziewczyny. Nie ma dziewczyny. Nie ma dziewczyny, powtarzamy to głośno. Tak, nie ma dziewczyny. Nie ma dziewczyny, Biba. Dla nich w studiu jest pewna sympatyczna dziewczyna, która kręci, bo my mamy telewizję dzisiaj, nie powiemy, kto jest z nami, ale bardzo urocza i bardzo sympatyczna dziewczyna. To wszystko, co ja teraz mówię, będzie nagrane i będzie w telewizji pokazane. Mamy dowody. Tak jest. A teraz nie byłbym sobą, gdybym nie zapytał, ulubiony wykonawca twój zagraniczny. Zagraniczny. Obecnie. Ciężko jest, ale Jamiroquai. Obecnie. Przyjdziesz, tak? Za tydzień. 20 będzie. Tak, nie, 14 chyba. Nie, 20, bo ma moja tak koleżanka wesele i nie mogę zgadza być. Zgadza się, Jamiroquai, tak jest. A z Polski wykonawca? Obecnie? No Biba na przykład. Nie, to już było takie... Nie. Słucham dużo tej muzyki, nie mam takiego swojego chyba takiego fenomenu. Bardzo lubię ostatnio. Bo nie ma. Bardzo cenię Leszka Możdżera, powiem szczerze. Oj, tak ładnie. Leszka Możdżera miał okazję prezentować 14 lat temu. Był jeszcze kompletnie nieznany właśnie. Pianistą. To był 2001 rok. Oj, to jest wielka postać. Miesiąc temu spotkałem go w Sopocie, tak, w klubie. Poza tym człowiek absolutnie dusza i człowiek wcale nie taki. I przede wszystkim człowiek właśnie w tym wszystkim. Właśnie zaznaczam, że to bardzo że wielka właśnie, osoba. Tak, bo miałem okazję go kilka razy już spotkać i tak mówię, miesiąc temu w Sopocie zupełnie przypadkiem na niezłym tak zwanym uderzeniu i on i ja zderzyliśmy się. Jeżeli tylko gdziekolwiek jaki koncert będzie, idźcie, wybierzcie się. Ja wiem, że nie zawsze to proste i łatwe, co gra Leszek Możdżer, ale jest to muzyka w tej chwili absolutnie światowa. Tak, zapraszany jest przez wszystkich, grał we wszystkich już w tej chwili salach koncertowych niemalże całej Europy, a również i świata. Także jeżeli Leszek Możdżer będzie w Krójcu, o co będziemy zabiegać u dyrektora Lejera. Tak, że w momencie, już tutaj piszemy. Tak jest, że jeżeli otworzymy już niedługo po remoncie tutaj Wojewódzki Ośrodek Kultury, to powinien wystąpić Leszek Możdżer. Muszą się na to środki znaleźć. Znajdą się, ukopiemy w tych sadach, ukopiemy. Ja bym wczoraj już. Tak jest. Biba był naszym gościem, a waszym gościem będzie już 14 o godzinie, przypomnę, 18 zespół Kube, tutaj o 19 Biba, o 20 akurat. A wszystko to akurat właśnie 14 o 10 zapraszamy. Dzięki, do zobaczenia. I ostatnia kartka z kalendarza jeszcze, taka na koniec, bo chciałeś bardzo tutaj posłuchać. Ach, tak. To prawie dobra. Dziękuję. Dzisiaj 8 września.
kolejna taka smutna data. Gdyby dzisiaj z nami była, to miałaby 70 lat. Nie ma już jej. Przez wiele lat była związana z aż gęsi z górki dostałem, jak usłyszałem te dźwięki. Mira Kubasińska, tym razem no, śpiewać będzie mąż też już nieżyjący, Tadeusz Nalepa. Do usłyszenia, do miłego spotkania, jak następny poniedziałek mówi Sławek Dylacy, magazyn bardziej kulturalny. Zapraszam.